Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Pokój temu domowi. Może zbyt rzadko myślimy o chrześcijaństwie jako o wspólnocie ludzi poszukujących pokoju i dających pokój światu. Świat próbuje wykreować obraz chrześcijaństwa, które mieczem próbuje podbić świat. Oczywiście w przeszłości miały miejsce swego rodzaju nadużycia, ale obraz krwawych i morderczych chrześcijan jest obrazem fałszywym. My jesteśmy dziećmi księcia pokoju, a naszym najważniejszym zadaniem jest dawać światu przykład miłości i pokoju. Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, uczniów świętego Pawła Apostoła, może być dla nas okazją, aby popatrzeć na naszą własną gorliwość w rozszerzaniu Królestwa Pokoju i Miłości. Czy jestem człowiekiem pokoju? Czy z miłości do drugiego człowieka nastaje w porę i nie w porę, aby głosić orędzie o zbawieniu i powszechnej miłości Boga do każdego człowieka? Święci patronowie dnia dzisiejszego byli takimi samymi ludźmi jak my. Mieli swoje słabości i ograniczenia. Być może musieli się zmierzyć z własnymi lękami lub poczuciem niegodności wobec zadania, jakie powierzył im Kościół. Oni dziś są bohaterami, świętymi Kościoła, bo bardziej zaufali Bogu niż sobie. Odrzućmy pokusę polegania na własnych siłach, a zaufajmy Bogu, że to On będzie działał w nas i przez nas. Nie bójmy się być świadkami Chrystusowej Ewangelii.